Ten pokój, który za życia wódz najbardziej lubił, stał się jednocześnie świadkiem jego ostatnich chwil. I tu właśnie, w tym pokoju, stanęło łóżko, na którym zakończył swój pracowity żywot 12 maja 1935 roku, dokładnie o godzinie 20:45. Po śmierci marszałka postanowiono, że ciało jego zostanie zabalsamowane i zgodnie z jego życzeniem został wyjęty jego mózg, który marszałek chciał przekazać po śmierci dla celów naukowych, dla Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zostało zabalsamowane serce, które miało w przyszłości spocząć w grobie u stóp jego matki na Rosie. Ciekawy jest ten, mówiąc mało delikatnie, podział ciała Piłsudskiego dokonany w jego ostatniej woli. Tutaj mózg, tu serce. Dzisiaj dla nas może to brzmieć nawet trochę wręcz z pogranicza horroru, ale Piłsudski chyba doszedł do przekonania przez te wszystkie lata, że jest osobowością tak wielką, że w tym jego mózgu musi być coś charakterystycznego. Mózgu, który mógłby okazać się później, po śmierci jeszcze w badaniach, zupełnie nadzwyczajnym odkryciem. Widocznie Piłsudski wierzył również w swój geniusz po śmierci. Naukowcy nie odkryli jednak nic niezwykłego. Mózg Józefa we wrześniu 1939 roku zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach ze specjalnie wybudowanego dla niego w Wilnie mauzoleum. Do dziś nie został odnaleziony. Myśmy byli w Belwederze. To była sala zaciemniona. Postać marszałka oświetlona takim jakby reflektorem z góry i był widoczny, prawda, całej swojej postaci. Nie było, jakbym powiedział, znaku śmierci na twarzy marszałka. Na nas właśnie zrobiło wielkie wrażenie, że cisza, ciemno. Wielki przywódca, czy przywódca uznany za wielkiego, nie może tak po prostu zniknąć. On odchodzi. Także jest konieczność wręcz wizerunkowa, żeby legenda przedostała się do mediów, wyeksponowania jego ciała. To jest pożegnanie całego narodu, całej społeczności z tym wielkim przywódcą. Do dzisiaj jeszcze słychać od starszych ludzi taką frazę, że nie tyle spotkałem się z Piłsudskim, ile byłem na jego pogrzebie. Byłem w tym tłumie, który to widział. Także sam pogrzeb przenosi się w sferę legendy. Imponujący pogrzeb, jakiego Rzeczpospolita nigdy nie widziałam. To był też pewnym majstersztykiem propagandowym. Piłsudski był współautorem scenariusza tego przedsięwzięcia. Miał wizję tego, jak ta uroczystość ma wyglądać. To nie było tak, że umiera i nagle jego współpracownicy nad tym myślą. Byłem na rogu Wiśnej i Świętej Anny i Rynku i mogłem bardzo dokładnie widzieć. Był Göring, był Foch, no, premier pruski. Göring był pierwszą osobą w tym pochodzie. Przecież zdawano sobie sprawę, że odchodzi z widowni historycznej człowiek, który odegrał w dziejach Polski istotną rolę.
Cześć, jaką otaczaliśmy Józefa Piłsudskiego za jego życia, wzmaga się dziś i potężnieć będzie w Polsce z godziny na godzinę coraz stokrotniej. Podziemia Wieży Srebrnych Dzwonów to miejsce ostatecznego spoczynku marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Trumna była doskonale widoczna, widać było marszałka ubranego w popielaty mundur z maciejówką, tak jak go zabalsamowano tuż po jego śmierci. Oddechy ludzi oddających hołd marszałkowi spowodowały, że powietrze stało się bardzo wilgotne i bardzo zanieczyszczone. Główny balsamista, czyli major Kalciński, wielokrotnie przeprowadzał poprawki balsamowania, udawał się w tym celu do Włoch, do Szwajcarii, gdzie zasięgał porad najlepszych specjalistów od procesów balsamowania. W 1939 roku na kryształową trumnę nałożono metalowy pokrowiec i od tego momentu nikt więcej nie widział ciała marszałka Piłsudskiego. Cmentarz wojskowy na Wileńskiej Rosie. Tu spoczywa serce pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i prochy jego matki Marii Zbilewiczów. Chciał, żeby jego serce, prochy jego matki leżały wśród żołnierzy, którzy w 1919, jak się wyraził marszałek, rzucili mu Wilno pod nogi, wyzwolili miłe miasto marszałka od bolszewików. Jednocześnie wierzył, że jego serce, złożone tutaj na Rosie, będzie biło dla Polski, będzie biło dla Polaków wielu pokoleń. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Powiadają, że to jest uwiecznienie. Gdy więc moja pusta myśl łączy te trąby z wiecznością, chciałbym zawsze, by głos ten jedną piękną prawdę krzyczał. Prawdę o śmierci. Żywiołem szczęście jest śmierć. A gdy wam teraz do śmiechu i usta się układają, miejcie się do woli, że ja z tej trąby was żegnam pustym, dziecinnym, żołnierskim śmiechem i słowem do widzenia.